Z Janeczką Oseską znamy się, lubimy i współpracujemy od wielu lat. Ja bywałam w Augustowie na spotkaniach literackich, które ona prowadziła, a z kolei Janka przyjeżdżała na północne Mazowsze wielokrotnie. Przede wszystkim przyjeżdża do nas na festiwale Macieja Kazimierza Sarbieckiego, które są organizowane przez Akademię Europea Sarbiowiana, a Janka jest jej członkiem. I bardzo się cieszę, że wspólnie z nią i z innymi członkami z całej Polski, ale także z zagranicy, możemy przypomnieć, wskrzesić wręcz z niepamięci wielkiego poetę epoki baroku, urodzonego pod Ciechanowem, Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Janeczka bywała też na naszych jesieniach poezji w październiku, z kolei w marcu na naszych edycjach Światowego Dnia Poezji. W kawiarni artystycznej w Ciechanowie miała swoją wystawę fotograficzną z Nowej Zelandii, bardzo ciekawą. Bardzo się cieszę też, że Janeczka wystąpiła w filmie, który powstał z mojej inicjatywy. Ja od lat zajmuję się obławą augustowską, napisałam na ten temat 3 książki i właśnie byłam konsultantką historyczną filmu, to był Lipiec, w reżyserii Waldemara Czechowskiego. Film był wyświetlany w Telewizji Polskiej, miał swoją premierę też w Augustowie w 2020 roku i Janeczka w nim wystąpiła. Z okazji 20-lecia pracy twórczej życzę Ci, Janeczko, przede wszystkim zdrowia, ale także wielu cennych inicjatyw twórczych, sukcesów artystycznych, kolejnych książek, i myślę, że spotkamy się w tym roku w maju na 16. Międzynarodowym Festiwalu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.